Gdańsk. W 2003 roku urzędnicy miejscy sprzedali działkę pod budowę kościoła. Ktoś się tutaj śmiał urzędnikom w twarz, otrzymał działkę za 2% wartości, a ją po prostu bezczelnie sprzedał na cele komercyjne. Okazały ołtarz, sportowy jaguar i dziennikarska prowokacja. Fajny jaguar, taki stary, który ci wersja sportowa. Jak dorobił się proboszcz z gdańskiej parafii? Chcieliśmy porozmawiać o biznesie proboszcza. Proszę. Kościół powstał na działce sprzedanej przez miasto Gdańsk za zaledwie 2% wartości, a budowę finansowali wierni. Czy ksiądz rozliczył się z wydatków na powstanie kościoła? Nikt dokładnie nie wie, ile ksiądz zebrał tych pieniędzy, tak, od wiernych, jak wyglądały w ogóle jego rozliczenia finansowe. Wszystko to było troszeczkę takie gdzieś, w ukryciu robione. Próbowałem się z nim kilkakrotnie skontaktować, dzwoniłem na parafię, ale zawsze kończyło się to w ten sam sposób, to znaczy albo odmową odpowiedzi, albo rzuceniem słuchawki. Proboszcz nie chce rozmawiać o finansowaniu budowy. Jak wykorzystał przekazaną przez miasto ziemię oraz datki wiernych? Okazuje się, że w czasie budowy świątyni zgromadził pokaźny prywatny majątek. Jest między innymi właścicielem dużego domu w Gdańsku, Oliwie. Kilka lat temu próbował go sprzedać, jednak do transakcji nie doszło. Czy jego prywatne inwestycje mają związek z budową kościoła? Chcemy obejrzeć dom proboszcza od środka. Postanawiamy sprowokować go do ponownego wystawienia domu na sprzedaż. Podajemy się za klientów, by obejrzeć nieruchomość. Na płocie domu wieszamy ogłoszenie. Już kilka dni później w internecie pojawia się nowe, aktualne ogłoszenie. Dom został wystawiony na sprzedaż za 2 300 000 zł. Kontaktujemy się z agencją. Pracownik biura nieruchomości proponuje spotkanie. Przygotowujemy się do spotkania z proboszczem. Umówiliśmy się z nim, udając zainteresowanie kupnem należącego do niego domu. Duchowny przyjechał na spotkanie. To jedyny sposób, żeby porozmawiać z Eugeniuszem S. Dzień dobry. Przepraszam, ale mąż jeszcze jedzie, dojeżdża. Może poczekamy chwilkę, dobrze? Wejdźmy do środka, do nas ten, dołączcie. Dzień dobry, Ewa Galica, miło mi. To ja zadzwonię do niego, bo on mówił, że to mi dosłownie minutkę, więc nie wiem, czy jest sens. Tak. A, dobra, on dzwoni. Ale musimy w ważnych rzeczach. Już dzwonię. No gdzie jesteś? No już dojeżdżam. Bo już chcą wchodzić panowie do środka. Już dojeżdżam w takim razie, także poczekajcie, dobra? No. Proboszcz przyjechał na spotkanie eleganckim czarnym minibusem. Nie wyglądał jak duchowny. Nie podejrzewając, że spotyka się z dziennikarką, zachwala dom.